Hej, hej, siemaneczko! Witam wszystkich bardzo serdecznie w takim krótkim materiale, w którym chciałem wam pokazać, dlaczego nie warto kupować kluczyków i otwierać skrzynek w CS-ie. Tak, i spokojnie, zanim zaczniecie się hejtować, mój kanał nie przechodzi na Minecrafta, nie przechodzi na CS-a w żadnym wypadku. Nie chcę nikogo karać tym, żeby oglądał moją grę, jak gram słabo w CS-a. Ale w CS-a lubię sobie pograć. Lubię sobie pograć poza YouTube'em, lubię sobie pograć na live'ach. Często wieczorem, późnym wieczorem, w nocy gramy sobie właśnie z moimi widzami na live'ie w CS-a. Jakieś rankingowe gry, bądź też na przykład deathmatche, wyścigi zbrojeń i tak dalej. Po prostu lubię sobie postrzelać jak zwykły casual. Mimo, że mam złoty laur 1, to i tak pewnie gram jak silver według większości, więc tego nie będę wrzucał na tubę. Bo pewnie byłoby, wymień sobie myszkę, wymień sobie celownik, zmniejsz czułość, zmień rozdzielczość, wymień se mózg, takie różne, wiecie, jak to prosy mają w zwyczaju mówić, jak jest najlepiej. W każdym razie, dzięki uprzejmości pana o niku niewyindywidualizowany właśnie ze streama, otrzymałem od niego skrzynkę Chroma Case 2, i kluczyk do niej, oraz skrzynkę Falchion, z operacji Falchion, oraz kluczyk do niej. Także nie kupiłem, ja bym nigdy sobie kluczyka nie kupił i nigdy bym tego nie otwierał, ale właśnie dzięki jego uprzejmości chciałem po prostu pokazać, że to się bardzo możliwe, że nie opłaca. No bo taki kluczyk chyba kosztuje 2,50 euro. 2,50 euro, jakoś tak, czy 49 centów, no i tam skrzynki, to tam to jest tania, tania sprawa. No i się wreszcie poczuję jak Izak, wreszcie się poczuję jak Izak, czyli po prostu zostanę wyrobiony przez Gabena i nic mi nie dropnie, no bo, wiecie, drop jest tutaj tak rzadki, że masakra. W każdym razie będę miał wreszcie jakiś skin, który na pewno jakiś mi wypadnie, więc będzie skin, który sam otworzę i na pewno to nie będzie kosa, więc spokojnie. Nie będę się tutaj tak ekscytował, nie będę rzucał krzesłem, nie będę rzucał mamą przez okno czy coś. Zacznijmy sobie od skrzynki Falchion. Otwórz pojemnik, mam dwa takie Falchiony, no dużo tutaj, 50%, że wypadnie kosa, bo w którymś z nich podobno jest kosa. Od niewyindywidualizowanego jest powiedziane, że tu gdzieś jest kosa. To jest potwierdzone z certyfikatem. Więc otwieram pierwszy z brzegu i uwaga, użyj klucz. Patrzcie, jakie ładne mogą wypaść. Może bym wiedzieć raki. Ej, tutaj ładne są nawet te. Tylko nie chciałbym Negeva. Na pewno dostanę Negeva. Na bank dostanę Negeva. Dobra. Hyper Beast, też ładny. No dobra, no to ja naciskam użyj klucza, wypatrzycie, ja nie patrzę. Uwaga, klikam. Nie widzę. Właśnie dlatego nie warto otwierać skrzynek. Wypaszło, chyba wypadło najgorsze gówno ze wszystkich. No dobra, no to w takim razie pokażę wam, dlaczego nie warto otwierać Chroma Case'ów dwójek. I patrzcie, ile ich tu mam, ojejku, i otworzę sobie tom, wybierz przedmiot. Tu wiem, co się czai, bo oczywiście Izak otwierał tych skrzynek co niemiara, więc zdążyłem się przyjrzeć. No i co? Origami takie mam, brązowe deko też mam. Elitarnego chyba, orogaczego boga tego, znaczy robaczego boga też mam. Tutaj też będzie pewnie jakieś kupsko, więc klikam użyj klucza i nie patrzę, a wypatrzcie. Słabe to potwierdzenie, że tu jest gdzieś niby kosa. Obrzyn origami! Ciekawe jaka jakość w sumie. Kwipunek nie tutaj. Gdzie to jest? Wszystkie. No i od najnowszych właśnie. No co to jest? To jest origami obrzyn, ale jakie to jest? Przetestowana w boju, tak? Field tested. A to jest... Nie wierzę, jak ja shit. No i właśnie
I udało mi się, bo jakby poleciała kosa, to mój filmik, dlaczego nie warto otwierać skrzynek, ległby w gruzach, ale... Ale jednak się udało i pokazałem wam, że chyba nie warto. Nie, nie kupię więcej kluczyków. Nie wciągnąłem się. Wam też nie radzę. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Z tej strony Seto. I do zobaczyska w następnych materiałach, nie z CS-a.